Czy moim ulubionym filmem takim, który jak już ktoś wyciska ze mnie soki i pyta, jaki jest mój ulubiony film, chociaż tak jak mówiłem, nie lubię tego pytania, no to jest Gorączka Michaela Manna. Taki film sensacyjny o pojedynku dwóch ludzi, którzy tak naprawdę są tacy sami, tylko jeden wyszło, że jest policjantem, a drugi, że jest bandziorem, tylko że no, tak naprawdę mają więcej wspólnego ze sobą niż z resztą świata. Miałem okazję poznać Michaela Manna, no bo w 2002, jak byłem nominowany do Oscara, a Michael Mann jest jednym z organizatorów Oscarów tak naprawdę, i na lunchu przedoskarowym, jak wszystkich nominowanych się sadza tak przypadkowo między różnymi innymi nominowanymi, to mi akurat wypadł stolik z Michaelem Mannem, moim ulubionym reżyserem. Akurat słabo jeszcze mówiłem po angielsku, więc mogłem powiedzieć hi, I'm from Poland, ale generalnie no, to było i tak miłe, i to był też jakiś kop dla mnie, żeby się zacząć uczyć angielskiego na porządnie, no bo to trochę głupia sytuacja, że ma się okazję siedzieć przy jednym stole ze swoim ulubionym reżyserem i móc do niego powiedzieć hi. To takie słabe jest.